Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, bardzo się cieszę, że już po raz kolejny stoję przed Państwem. Wiecie Państwo, że to dla mnie szczególny oddział. Elektrownia Turów to oddział, w którym stawiałem swoje pierwsze kroki zawodowe. To tutaj jako uczeń technikum energetycznego, dziś o takiej pięknej nazwie Górników Energetyków Turowa z Gorzelcu. Później jako student Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego stawiałem swoje pierwsze kroki zawodowe. To tu miałem praktyki, później miałem swoją pierwszą pracę, kilka lat pracy na ruchu bloków. To dla mnie szczególne miejsce. Jak widzimy, po tak wielu przedmówstwach ciężko Państwa zaskoczyć, ale chciałbym zwrócić uwagę Szanownych Państwa na bardzo mocne i bardzo takie specyficzne znaczenie tej elektrowni. Ta elektrownia jest w takim miejscu niezwykle ważnym. Jest wspólnie z kopalnią Turów kompleksem, który bardzo mocno oddziałuje na ten region. Pozwala mu się doskonale rozwijać. To dzięki tym zakładom żyje wielu wykonawców, którzy z nami współpracują, mogą również dać dobre miejsca pracy. Ale ten oddział to również dobry pracodawca, który dba o ludzi. Jak wiem, pan dyrektor dziś uruchomił dodatkową premię dla państwa z tego tytułu. Bardzo się cieszymy, że te wyniki, o których mówił pan prezes Paweł Śliwa, mają również odzwierciedlenie tutaj na dole i ta inicjatywa jest jak najbardziej chwalona przez nas jako zarząd. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, w imieniu pracowników. Szanowni państwo, wiemy już, że Turów to bezpieczeństwo energetyczne. Wiemy również, że to właśnie tutaj. Nieprzypadkowo dziś przyjechał pan prezes Śliwa, który zajmuje się w naszej grupie innowacyjnością. To na to kładziemy bardzo duży nacisk. To dla PGE jest ogromna szansa tego, abyśmy mogli pójść dalej i być o krok przed konkurencją. To Turów, szanowni państwo, przez wiele lat, państwo doskonale wiecie, bo te 55 lat Turowa to przede wszystkim pracownicy. To państwo, wielu z nich mam zaszczyt znać, jadąc po różnych naszych oddziałach, słyszę: ja zaczynałem swoją pracę w Turowie. I to, szanowni państwo, cieszy. To w Bełchatowie, to w Opolu, czy w Dolnej Odrze możemy usłyszeć, że to właśnie w Turowie te pierwsze szlify, te podstawy nasi inżynierowie zdobywali. Ale wracam do tego, że innowacyjność w Turowie to nic obcego. To tutaj zawsze największa liczba różnego rodzaju projektów badawczych, różnego rodzaju innowacji właśnie była prowadzona w Turowie. To tu były pierwsze bloki fluidalne, to tutaj były nowoczesne rozwiązania na odpopielaniu. Tego można wyliczać. Państwo wiecie, jako pracownicy tego oddziału, doskonale, ile tych inicjatyw było podejmowanych w przeciągu tych ostatnich lat. Ich w ciągu 55-lecia nie jesteśmy w stanie zliczyć. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, dziś podwójna okazja, bo dziś świętujemy oprócz 55-lecia elektrowni również Dzień Energetyka. I z tego miejsca w imieniu swoim, w imieniu zarządu PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, łącznie z panem prezesem Stanisławem Żukiem, chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Takiej pomyślności i zadowolenia osobistego, abyście państwo dalej mogli pracować nie tylko na rzecz tego oddziału, ale co ważne dla polskiej energetyki i bardzo mocno to akcentuję dla całego państwa polskiego. Dziękuję państwu za to. Szczęść Boże.